Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Kogóż my tu mamy? Pan Daniel Daniel. Szanowny Panie Stanisławie, czy dzisiejsze wydziały prawa, zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych, to wyższe szkoły gotowania na gazie, czy dzisiaj jako kierunek studiów wybrałby Pan prawo? No, nie sądzę, żeby wydziały prawa to takimi wyższymi szkołami gotowania na gazie, podobnie jak uczelnie techniczne. No, tam jednak trzeba przestrzegać pewnych zasad, bo samoloty nie mogą spadać, mosty nie mogą się walić. No i tutaj też, chociaż oczywiście na wydziałach prawa może być większy luz, ale no myślę, że tak źle nie jest. Myślę, że tak źle nie jest, biorąc pod uwagę, że tak powiem, poziom jurysprudencji naszej i nawet pewną finezję, to myślę, że tak źle nie jest. Ja bym chętnie wybrał prawo po raz drugi, gdybym miał wybierać. To są takie studia nawet dla człowieka, który nie ma potem z wykonywaniem zawodu prawniczego wiele do czynienia, to są takie studia ogólnokształcące, zwłaszcza, że za moich czasów przynajmniej tak było, na pierwszych latach, na pierwszym roku to była historia państwa i prawa polskiego i powszechna historia państwa i prawa, co dawało no, rzeczywiście takie dosyć dobre podstawy, że tak powiem, historyczne, było prawo rzymskie. No to było bardzo pożyteczne. Pamiętam, jak się zetknąłem z tym prawem rzymskim, to imponowała mi szalenie logika tego i w ogóle ta finezja taka. Więc z przyjemnością się tego uczyłem. Była historia filozofii. To się groźnie nazywało za moich czasów główne założenia i kierunki filozofii marksistowskiej i teorii rozwoju społecznego. Ale tak naprawdę to była historia filozofii. No i była ekonomia polityczna. Ekonomia polityczna kapitalizmu, której z przyjemnością się uczyłem i w ogóle mi się bardzo podobało, bo też tak jak w prawie rzymskim, tam logicznie wynikało jedno z drugiego. Natomiast na drugim roku była ekonomia polityczna socjalizmu, którą zapamiętałem jako jakieś takie chaotyczne kłębowisko, jak zresztą wszystko socjalistyczne. Nawet nie bardzo potrafię powtórzyć, czego się tam uczyłem. No, zdałem egzamin, być może nikt nie przywiązywał uwagi do tego. No i poza tym były takie przedmioty stricte prawnicze. Prawo sądowe, karne i cywilne, no i tam prawo administracyjne, finansowe i tak dalej. Ja na przykład miałem prawo morskie jako element specjalizacji z zakresu prawa cywilnego, bo ja taką specjalizację sobie obrałem. Więc chętnie bym to powtórzył. Drugie pytanie. Jakie dla Polski mogą być skutki wojny trybunałów TSUE i TK? No takie, że Polska będzie musiała się podporządkować, obawiam się, werdyktowi Trybunału Europejskiego. Bo jak nie, no to już ultimatum zostało tutaj sformułowane pod adresem Polski. Jeżeli do 16 sierpnia Polska nie wykona postanowień Europejskiego Trybunału, no to będzie obłożona sankcjami, a Unia Europejska ma całkiem spore możliwości, ma spore narzędzia, takie skuteczne narzędzia, żeby Polskę tutaj upokorzyć. Trzecie pytanie. Czy Przygody dobrego wojaka Szwejka to jedna z Pana ulubionych książek? No, owszem, tak, lubię czytać. W dobry humor mnie wprawia lektura Przygód dobrego wojaka Szwejka, zwłaszcza jak tam jest mowa o feldkuracie Ottonie Katzu, czy scena przesłuchania dobrego wojaka Szwejka przez wachmistrza z Putimia. Wachmistrz z Putimia podejrzewa Szwejka, że jest rosyjskim szpiegiem. Ach, piękne baba plejzerka tam do gospody pod koczurkiem biega, przynosi różne rzeczy. Inna rzecz, że proszę Państwa, jak się czyta, to tam, ale czyta się do Przygody dobrego wojaka Szwejka, to warto zwrócić uwagę na to, jak się żyło wtedy w monarchii austriackiej. Do dzisiaj to
Ludzie nie mają pojęcia o tym, że można było tak żyć wygodnie, beztrosko i tak dalej. Pan Michał Kuna. Dzień dobry, panie Stanisławie. Trzy pytania do pana. Pierwsze, jak wytłumaczyć fenomen Napoleona w dzisiejszej Francji? Sprawił, że przed Francją padło na kolana ponad pół Europy, a drugie pół pociło się na myśl o konfrontacji. A teraz ma w swojej ojczyźnie tak wielu wrogów, którzy gdyby mogli, to by jeszcze dziś walczyli z jego szczątkami, jak z generałem Franco w Hiszpanii. No nie wiem, skąd pan takie czerpie przekonanie, że Napoleon jest we Francji tak znienawidzony w tej chwili. To on pewnie jakichś wrogów ma, ale żeby tak był znienawidzony jak w Hiszpanii generał Franco, to bym nie powiedział. No, bardzo dużo takich jest nawet w znaków towarowych, które nawiązują do Napoleona. Także nie, ja będąc we Francji, to się nie spotkałem z jakimiś takimi masowymi objawami nienawiści do Napoleona. A ten pierwsza sprawa, jak sprawił, że przed Francją padło na kolana pół Europy. No, rewolucja francuska, cokolwiek by o niej złego nie powiedzieć, a można powiedzieć bardzo dużo złego, to niewątpliwie wyzwoliła w społeczeństwie francuskim ogromną energię. I Napoleon tę energię potrafił ukierunkować na podbój Europy. Na podbój Europy. Okazało się, że Francja ma takie możliwości. Co prawda, od pewnego momentu ta jego polityka podboju Europy stała się dla samej Francji groźna. No i to zauważył to bardzo utalentowany w sprawach polityki zagranicznej minister spraw zagranicznych Francji za Napoleona, właśnie Talleyrand. Otóż jak przyjechał do Tylży na zjazd monarchów, których tam Napoleon kazał im przyjechać, to szeptał do ucha cesarzowi rosyjskiemu Aleksandrowi I: po co żeś wasza wysokość tu przyjechał? Napoleon przegra. No i rzeczywiście te przewidywania Talleyranda się sprawdziły. No, ale potem oddał Francji ogromne usługi podczas kongresu pokojowego, podczas kongresu wiedeńskiego. Uratował, można powiedzieć, niewątpliwie on, uratował mocarstwową pozycję Francji w Europie. No i nie sposób odmówić. Talleyrand był człowiekiem zdemoralizowanym do szpiku kości, ale nie można mu odmówić słuszności, kiedy mówił, że zawsze służyłem Francji niezależnie od ustroju mojego państwa. No to akurat prawda. Więc tak to z tym Napoleonem jest. Ale u części Francuzów to legenda napoleońska jest bardzo żywa. To rzeczywiście. Na przykład Ludwik XVIII, który przecież po Napoleonie nastał, koalicja zwycięska go tam osadziła na tronie, to kiedy chciano zmienić nazwę mostu Jena, mostu Jeny, to stanął na tym moście i powiedział, że jak chcą tego, to niech go wysadzają razem z nim. Otóż tak to nawet było. Drugie pytanie. Natrafiłem ostatnio na wypowiedź z kwietnia redaktora Karnowskiego, tutaj cytat: osoby, które przyczynią się do upadku rządu, będą miały duży grzech. Jak pan myśli, czy na sądzie ostatecznym może to być decydująca wina przesądzająca o strąceniu w ognie piekielne? No, po pierwsze, pan redaktor Karnowski zdaje się, że nie ma tutaj kompetencji w określaniu, co jest grzechem, zwłaszcza dużym, a co nim nie jest.
Być może, że stopień jego uzależnienia i związania z rządem jest tak duży, że wydaje mu się, że gdyby ten rząd upadł, to świat by się zawalił. Tymczasem świat by się nie zawalił. Świat by nadal istniał i pan Karnowski musiałby się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Bardzo możliwe, że odnalazłby się w ten sposób, że nawiązałby równie ścisłe stosunki z następnym rządem. Więc nie ma co się tu teologicznymi spekulacjami pana redaktora Karnowskiego przejmować. Trzecie pytanie o to mi pan zadał, świeka mi pan zabił. Czy wolałby pan być wysokim wpływowym dygnitarzem w Wielkim Wschodzie Francji, czy może jednak bardziej lokalnie, na przykład w Antrowisie? No, panie Michale Kuna, chyba się pan naigrawa ze mnie, przypuszczając, że chciałbym w ogóle mieć cokolwiek wspólnego z Antrowisem. To pamiętam, że taka pani Barbara Laboda tam była w tym Antrowisie i tam ten Antrowis, to tam podróżowali, no ona chyba na Wenus nawet podróżowała, tam jakieś bliskie spotkania trzeciego stopnia, szalenie rajsujące z kosmitami odbywała i nie przeszkadzało to jej w sprawowaniu urzędu ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego w sposób nie zwracający niczyjej uwagi, więc to jest ilustracja, że każdy może zostać ministrem, zwłaszcza w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście, że jeśli bym miał dokonać wyboru między czymś takim, to naturalnie, żebym w Wielkim Wschodzie wolał być niż w Antrowisie. No tam między wariatami to najgorsze towarzystwo chyba. To już lepiej z masonami. Już też są wariaci, ale przynajmniej tacy no, na Wenus nie podróżują. George Forrest. Witam, mój autorytet publicystyczny. Oto moje pytania. Czy zna pan byłego senatora PO Roberta Spoktunowicza? Obserwuję tego jegomościa na Twitterze i wydaje się mieć bardzo całkiem rozsądne poglądy. Ze zdumieniem niedawno dowiedziałem się, że był w jakimś komitecie założycielskim UPR ponad 30 lat temu, kiedy pańskim zdaniem zbisurmanił się i dlaczego? Czy możliwe, że stało się to na skutek małżeństwa z panią Hanną z Czerwonej Dynastii, czy powód jest inny? No, ja znam pana Roberta Smoktunowicza właśnie z tamtych czasów. Z tamtych czasów, kiedy tam wspólnie żeśmy się podpisali pod deklaracją założycielską Ruchu Polityki Realnej, z którego w roku 1990 powstała Unia Polityki Realnej. Potem już moje kontakty z nim się były bardzo ograniczone. Od co najmniej 25 lat żadnych kontaktów nie mam, także nie potrafię panu odpowiedzieć, kiedy się zbisurmanił. Ale jeżeli pan tutaj twierdzi, że na Twitterze go obserwuje i wydaje się mieć całkiem rozsądne poglądy, no to znaczy, że tak bardzo się chyba nie zbiżowalił, bo on całkiem rozsądne poglądy to miał właśnie wtedy, kiedy żeśmy tam politycznie i ideologicznie kolaborowali. Drugie pytanie. Ostatnio rozmawiałem na tematy historyczne z lewakiem. Usłyszałem oryginalne argumenty przeciw chrześcijaństwu. Mianowicie według niego Rzym zaczął staczać się w momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się dominującą religią. I to był główny powód upadku. Drugi przykład to Anglia, która zaczęła rosnąć w siłę po reformacji i odrzuceniu katolicyzmu. Wcześniej była średnim krajem. Jej podboje zaczęły się dopiero po tej zmianie. Co pan o tym sądzi? No, myślę, że to nieprawda, że ten pański rozmówca powtarza takie obiegowe dyrdy mały. Zacznę od Anglii. No, to trzeba przypomnieć, że Anglia wkraczała na arenę dziejową za czasów Elżbiety, za panowania Elżbiety Wielkiej, konfrontując się z Hiszpanią, która zrobiła to prawie 100 lat wcześniej. No i Hiszpania, jako kraj katolicki, zarządzała ogromnym imperium, na
w którym nie zachodziło nigdy słońce. Co więcej, zasługą, jeśli można tak powiedzieć, zasługą Hiszpanii, Portugalii zresztą też, ale w mniejszym stopniu, podobnie jak Francji, było zaniesienie, jeśli można powiedzieć, chrześcijaństwa na krańce świata. No i na przykład dzięki temu Filipińczycy do dzisiaj są chrześcijanami. Natomiast jeśli chodzi o... Jeszcze jedna różnica była, co warto podkreślić. Otóż kiedy państwa katolickie uczestniczyły w wielkich odkryciach geograficznych, no to pojawiła się kwestia, jak traktować tubylców, Indian przede wszystkim. Czy uważać ich za ludzi, czy nie? A jeśli tam, no to za kogo jakieś takie? To nawiasem mówiąc, w Australii, która była opanowana przez Brytyjczyków, aborygeni jeszcze do lat 70. XX wieku figurowali w spisie fauny i flory, więc to jest ilustracja tego, jak Brytyjczycy podchodzili do ludności tubylczej. Natomiast jeśli chodzi o państwa chrześcijańskie, to papież wydał bullę specjalną, która nakazywała zaliczać Indian do rodzaju ludzkiego. Miało to konsekwencje, zresztą ma do dzisiejszego dnia, bo w tych koloniach katolickich to były małżeństwa nawet takie, i to rasa powstała nawet królewska taka, a w koloniach protestanckich nie. Tam był ścisły rozdział między ludnością białą a ludnością kolorową i na przykład zdarzały się takie związki białych ludzi z Indiankami. Ale taki człowiek był traktowany tak, jakby się związał z kożą. W związku z tym był sekowany towarzysko i w ogóle pod każdym względem. Więc no to jak katolicyzm tak działa destrukcyjnie, to dlaczego Hiszpanii się udało założyć imperium wcześniej niż Anglikom, podobnie jak Portugalczykom faktorie tam w różnych częściach świata, zająć Brazylię i tak dalej. Proszę bardzo, wcale im katolicyzm nie przeszkadzał, czy chrześcijaństwo im nie przeszkadzało. No Anglia jest państwem chrześcijańskim, jest państwem protestanckim, ale przecież jest państwem chrześcijańskim, a nie pogańskim, więc pański rozmówca, lewak, po prostu chwilami nie bardzo wie, co mówi. Natomiast jeśli chodzi o Rzym, no to tam różne są opinie na temat przyczyn upadku Rzymu. Na przykład taki znawca antyku, profesor Tadeusz Zieliński, w okresie międzywojennym najwybitniejszy w Europie znawca antyku, a więc i na świecie, bo wtedy poza Europą takich znawców antyku to nie było w ogóle. W związku z tym i on twierdzi, że do upadku Rzymu przyczyniły się dwie rzeczy. Upadek ducha obywatelskiego i reforma wojskowa cesarza Septymiusza Severa. Otóż z chrześcijaństwem nie miało to nic wspólnego, bo Septymiusz Sever, no on był już, żył w czasach, kiedy chrześcijaństwo się w Rzymie pojawiło, ale on żadnym chrześcijaninem nie był. Natomiast upadek ducha obywatelskiego polegał na czym? Na tym, że obywatele rzymscy nie chcieli służyć w wojsku. W związku z tym, żeby utrzymać takie ogromne imperium, gdzie tam bez przerwy jakieś były szurubury, to trzeba było to wojsko rekrutować z najemników takich barbarzyńskich, między innymi z najemników germańskich. No i legiony, ale do czasu reformy wojskowej Septymiusza Severa to legiony były mobilne. Można było przerzucić, to tylko kwestia tam przemarszu i tak dalej, przerzucić legion na przykład z Galii do Syrii. Ale reforma wojskowa Septymiusza Severa sprawiła to, że legioniści mogli
wchodzić w związki. Jeszcze nie nazywało się to małżeństwo, ale to coś w rodzaju konkubinatu, ale zalegalizowanego. I obozy legionów zaczęły obrastać osiedlami, w których te kobiety, żony, barbarzynki, zresztą ci legioniści to też w znacznym stopniu byli barbarzyńcami, no już tam się osiedlali, to powstały miasta dzięki temu. Ale taki legion przestawał być mobilny. Przestawał być mobilny, już nie można go było tak przerzucić z Galii do Syrii. I zdaniem Tadeusza Zielińskiego, który no niewątpliwie ma sporo kompetencji w tych sprawach, to on tam w ogóle o chrześcijaństwie nie mówi. Chrześcijaństwo, co więcej, chrześcijaństwo, no, można powiedzieć, że zyskało prawo obywatelstwa w Rzymie, w zachodnim cesarstwie, za czasów Konstantyna Wielkiego. Jego edykt mediolański w 313 roku po Chrystusie zalegalizował, można powiedzieć, chrześcijaństwo, a od czasu Teodozjusza Wielkiego, cesarza Teodozjusza Wielkiego, chrześcijaństwo rzeczywiście staje się religią dominującą w Rzymie. To jest rok 395, jeśli dobrze pamiętam. No, ale ale Rzym upadł na skutek właśnie tego, o czym wspominał profesor Tadeusz Zieliński. No i na skutek pojawienia się Zachodnie cesarstwo, na skutek pojawienia się Hunów, którzy no, byli postrachem ówczesnej, no, wszystkich ludów w Europie. I ciekawa rzecz, że z tym wodzem Hunów, Attylą, spotkał się papież, który żadnej potęgi wojskowej, zwłaszcza takiej, która by się mogła tam konfrontować z Hunami, nie reprezentował. A jednak, nie wiem, ta rozmowa, o czym rozmawiali, to tego nie wiem, bo się żadne świadectwa nie zachowały. Nawet taki skrupulatny historyk jak Warren Carroll w swojej siedmiotomowej, monumentalnej historii chrześcijaństwa nie wspomina, ale Attyla powstrzymał się przed zajęciem Rzymu i nawet tam częściowo się wycofał z tych terenów, które wcześniej był zajął. Także coś ciekawego musiał mu ten papież powiedzieć. Ale wydaje mi się, że no dobrze by było pańskiemu tu partnerowi, rozmówcy, żeby trochę tak samodzielnie trochę poczytał. Zwłaszcza polecałbym mu właśnie Tadeusza Zielińskiego, taką książkę Cesarstwo Rzymskie. Naprawdę, niezależnie od tego, czy jest lewakiem, czy nie jest, to bardzo by mu to się przydało i by było pożyteczne, żeby tam no, takich rzeczy nie mówił. Pan Michał F. Witam, panie Stanisławie. Ostatnio coraz częściej mówi się o skróceniu tygodnia pracy do 4 dni. Jak się panu podobają takie pomysły? Czy ktokolwiek powinien decydować, ile dany człowiek ma spędzić godzin w pracy? Postscriptum. Śledząc bieżące wydarzenia, mamy całe mnóstwo negatywnych informacji, przynajmniej dla kogoś o konserwatywnych poglądach. Jak sobie pan radzi w tych czasach, aby z jednej strony nie bagatelizować problemu, a z drugiej strony, aby nie popaść w marazm i depresję? Pozdrawiam. No to jak sobie radzę, to widać. Robię tutaj swoje, nie lekceważę tych zagrożeń, uchowaj Boże, to uważam, że są one bardzo poważne. No ale to ja wielokrotnie mówiłem, że mam pogodne usposobienie i ono mi tak pomaga trochę znosić te wszystkie paroksyzmy. A co do tego czterodniowego tygodnia pracy, no to jest, w ogóle to są takie socjalistyczne pomysły. Tuwim kiedyś pisał takie wierszyki, jakby wiosna poety proletariackiego. I to poeta proletariacki pisze tak. I znowu wiosnę widzą me klasowo nastawione oczy. Precz rządem, wiwat KPP
i półgodzinny dzień roboczy. No to widzimy, że do tych marzeń komunisty, poety proletariackiego, to jeszcze nam daleko. Ja uważam, że ile kto powinien pracować, to powinno wynikać z umowy pracownika z pracodawcą. I tutaj ewangeliczny przykład jest bardzo dobry. Ta przypowieść o robotnikach w winnicy. Jak pamiętamy, to tam wyglądało to tak, że właściciel winnicy wyszedł rankiem tam na rynek, no i najął robotników, żeby tam u niego w winnicy pracowali. Obiecał im, że zarobią denara. Za denara można było całkiem nieźle się utrzymać. No i potem koło południa wyszedł jeszcze i znowu tam zastał takich robotników, ludzi i też ich wynajął. I obiecał im, że im wypłaci denara. I tam pod wieczór jeszcze wyszedł i tam zobaczył na rynku takich obrzępałów i pyta, co wy tu robicie, dlaczego tu stoicie tak? A oni mówią, bo nas nikt nie dają. No to mówi, to ja was tu wynajmuję i idźcie, to wam zapłacę. Co będzie sprawiedliwe, to wam dam. No i kiedy przyszło do rozliczenia, to zaczął rozliczać tych, co najkrócej pracowali i oni dostali denara. I ci, którzy pracowali dłużej, to wydawało im się, że w takiej sytuacji powinni dostać więcej. No i jak to pisze autor Ewangelii, szemrali przeciwko temu właścicielowi winnicy, a ten mówi, przyjacielu, o co ci chodzi? Czy nie umówiłeś się ze mną za denara? No tak. No to co cię to obchodzi, ile tamten dostaje? Ty dostałeś swoje i tak dalej. Więc to nawet w Ewangelii jest pokazana wyższość prawa umownego nad jakimiś takimi ideologicznymi wynalazkami. Pan Damian Jurczyk. Szanowny i nieznudzony życiem, panie Stanisławie. O, to dobrze pan myśli. Kolejne pytania. Pierwsze. Turcja po I wojnie światowej była krajem słabym i niezwykle zacofanym, a dziś jest potęgą gospodarczą i drugą siłą w NATO. Czy wie pan, jakie reformy zostały podjęte w tym kraju? No wiem, no to Kemal Atatürk, taki przywódca turecki, tak zwanych młodoturków, przeprowadził reformy, zniósł tam, sułtan już przestał, że tak powiem, zdetronizował sułtana. Turcja nie była takim słabym państwem. Warto przypomnieć pierwszą wojnę światową i bitwę pod Gallipoli, kiedy to Turcja bardzo dzielnie tam stawiła opór Anglikom. Między innymi Winston Churchill tam sromotną klęskę poniósł. Także nie było tak źle, ale to rzeczywiście unowocześnił Turcję Kemal Atatürk. Kemal to imię, a Atatürk to on się tam Kemal Pasza za czasów sułtańskich, a potem Atatürk to znaczy ojciec Turków. No i rzeczywiście jest takim, można powiedzieć, założycielem tej tureckiej potęgi. Drugą przyczyną to to, że w czasie II wojny światowej Turcja weszła do wojny na samym końcu, a akurat wtedy, żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa. Polacy od samego początku weszli do wojny i na defiladę zwycięstwa nie zostali zaproszeni, a Turcja, proszę, zdążyła. Także powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Drugie pytanie. Ferdynand Foch, po tym jak się dowiedział, jakie są obostrzenia nałożone na Niemcy po przegraniu przez nich I wojny światowej, stwierdził, to nie jest traktat pokojowy, tylko 20-letnie zawieszenie broni. Jakie według pana powinny być wtedy nałożone na Niemcy restrykcje, by ten kraj nie mógł się podnieść gospodarczo, a co za tym idzie militarnie? No to właśnie traktat wersalski takie restrykcje na Niemcy nałożył. Ale te reparacje, zresztą one stały się przyczyną, że Adolf Hitler zajął się działalnością polityczną. On zresztą sam to pisze w tych Mein Kampf.
kiedy zobaczył, jakie tutaj te reparacje zostały gigantyczne na Niemcy nałożone, bo one się miały zakończyć, spłacanie ich miało się zakończyć w 1955 roku. No więc dwa pokolenia Niemców zostały poświęcone na ołtarzu europejskiego pokoju i Hitler, który się nie cofał przed żadnymi wnioskami, to trzeba mu to oddać sprawiedliwość, uznał, że znacznie prościej i taniej przede wszystkim będzie pozabijać wierzycieli Niemiec, albo przynajmniej ich tam zmłotować, tak żeby już się żadnych reparacji od Niemiec nie domagali. No i to był rdzeń programu NSDAP. Reszta to była, jak to zrobić, jak to przeprowadzić, bo to trzeba było gospodarkę przestawiać i ludzi wychować odpowiednio, tak żeby nikomu ręka nie drgnęła, jak będzie tych wierzycieli Niemiec mordował. Niemcy odżyły, bo Amerykanie postanowili im trochę ulżyć i właściwie w 1932 roku, na rok przed dojściem Hitlera do władzy, te reparacje właściwie były już symboliczne. Były już symboliczne. Nawiasem mówiąc, ostatnia rata została zapłacona, jeśli dobrze pamiętam, 3 października 2010 roku. 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. To dopiero wtedy zostały te reparacje wypłacone, ale 75 milionów euro to dla Niemiec nie jest jakimś obciążeniem. W każdym razie, a z drugiej wojny jeszcze tam, nie? Sprawa drugiej wojny to jeszcze jest otwarta. Także, no cóż, jeżeli tak jak pan pisze, żeby Niemcy się nie mogły podnieść gospodarczo, a co za tym idzie militarnie, bo traktat wersalski rzeczywiście bardzo surowo ograniczenia Niemcy nałożył, ale traktat wersalski również potraktował, że tak powiem, bolszewików tak nieżyczliwie. W związku z tym Niemcy, nawet przed Hitlerem jeszcze, Niemcy przechodząc do porządku nad różnicami ustrojowymi, natychmiast nawiązali współpracę z Rosją i w celu obalenia traktatu wersalskiego. I takim zewnętrznym, że tak powiem, sygnałem tej współpracy to było porozumienie z Rapallo. No i to właśnie tak to wyglądało. Trzecie. Ma pan czasem dość tych cykieli i chciałby sobie odpuścić? Pozdrawiam i życzę, żeby pan był z nami dłużej niż kot z prezesem. No nie, nie mam. Ja bardzo sobie cenię taki kontakt z widzami, z czytelnikami, którzy są moimi pracodawcami, bo przecież ja żadnej tam pieniędzy, poza emeryturą oczywiście, a nie jest taka znowu wysoka, to żadnych pieniędzy od państwa nie dostaję. Zresztą nigdy nie dostawałem. Od 72 roku, kiedy to byłem urzędnikiem w miejskim urzędzie w Gdańsku, to potem już żadnej takiej państwowej posady nie piastowałem. Zawsze pracowałem w niepaństwowych instytucjach. Także no, nie chciałbym sobie odpuszczać, bo wie pan, to lepiej odprawować cykiele niż nasłuchiwać, jak człowieka obgryzają własne mikroby. Także dziękuję bardzo za te życzenia, że ja też bym wolał dłużej być niż kot z prezesem. Pan Zbigniew Zgorzelski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy mamy szansę wyzwolić się spod skrzydeł banksterki? Pozdrawiam. No mamy szansę pod warunkiem, że nie będziemy liczyć na to, że nie będziemy opierać naszych nadziei na dobrobyt, że ktoś nas obsypie złotem i znowu będzie jak Zagierka. Bo jeżeli nie, no to się nie wyzwolimy spod skrzydeł banksterki. Pan Bożydar Rogala. Dzień dobry, panie Stanisławie. Pan bardziej oczytany i w świecie obyty, wszelkie koncepcje polityczne zna. No. Więc mam pytanie, czy gwałt zbiorowy to również forma demokracji?
No, myślę, że gdybyśmy to w tych kategoriach do tego podchodzili, to raczej tak. W każdym razie gwałt zbiorowy jest bardziej demokratyczny niż gwałt taki indywidualny, bo w gwałcie indywidualnym to jest stosunek głosów jest wyrównany 1:1, więc możemy tutaj z punktu widzenia demokracji to sprawa byłaby nierozstrzygnięta, natomiast w gwałcie zbiorowym jest przewaga głosów po stronie gwałcących nad stroną gwałconą, więc niewątpliwie jest to realizacja zasady demokratycznej. Co mówi zasada demokratyczna? Im większa liczba, tym słuszniejsza racja. I dlatego demokracja jest taka niebezpieczna. I tym ostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.